Cześć siemaneczko, jestem Kamil i witam was w unboxingu karty sieciowej od TP-Link. To jest model TL-WN881ND. Karta sieciowa do 300 megabitów przepływu, dwie antenki, więc otwieram już. Nigdy wcześniej nie miałem karty sieciowej, ale no mieszkam na drugiej części domu, a na drugiej części domu też jest router. Więc wolę kartę sieciową wziąć niż ciągnąć przez cały dom kabel. I wszyscy by się o kabel potykali, bo no niedawno remontowany dom i już nie można było wyjdzie chować tego kabla, na przykład pod panele. Ale to folia mocno trzyma. Dobra, zeszła. Tak się prezentuje pudełko. Cały opis. Ale po co nam opis? My już otwieramy płytę główną. Przed chwilą robiłem unboxing płyty głównej i już płytę główną mówię. Co tu jest? Ale trzyma to pudełko. W środku nic nie ma, tylko takie pudełeczko. Otwórz się pudełeczko, gdzie to się otwiera? Tu. Okej. Instrukcja. Płyta do sterowników. Instrukcja znowu, czy coś takiego. Karteczki. Jak zwykle. Te antenki. Ładne. I cała karta sieciowa. Otworzę ją sobie, żeby już było otwarte do montowania wszystko. Ostrożnie też. Tak to wygląda. Tu wejście. Dioda jakaś sygnalizująca. No i tak to wygląda. Dzięki za oglądanie tego unboxingu. Trzymajcie się, na razie.